Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jak widzicie zaczynamy event Halloween i nie uwierzycie co przed chwilą się stało i nie uwierzycie w to jak wkurzony jestem w tym momencie. Nagrałem przed chwilą 15-minutowy odcinek, gdzie wypakowaliśmy niesamowite rzeczy. Jeden z lepszych odcinków u mnie na kanale, jaki w ogóle kiedykolwiek nagrałem, byłby, gdybym włączył nagrywanie, ale tego nie zrobiłem. Także pokażę wam to, co trafiłem, ale to za chwilkę. A trafy były naprawdę genialne i uwierzcie mi, że jestem tak wkurzony, jak jeszcze chyba nigdy nie byłem, więc Food Champions na dzisiaj sobie odpuszczę. To są karty, jakie dostaliśmy na Halloween. Są one niesamowite, naprawdę tak powinien wyglądać ten event. Romagnoli jest William Carvalho, znakomity SPD w końcu w lidze hiszpańskiej. Ali, Sabitzer, Guerreiro, Aguero i Ibrahimović. Te karty mają boosta niesamowitego, tak powinno to wyglądać, uważam. I ten boost jest na całą FIFA 20, a nie tylko tak jak było w FIFA 19, gdy była pełnia księżyca. Karty są naprawdę genialne. Ten odcinek będzie dużo, dużo krótszy, bo nie będę otwierał paczek. Chyba nie, wiecie co, miałem zachowane paczki na jutrzejszy odcinek. Tak jak mówiłem to na tym odcinku, którego niestety nie nagrałem. Ale pokażę wam to, co trafiłem. Więc bierzemy sobie karty najnowsze. Miałem 13 paczek zachowanych z Food Champions, z Division Rivals, z ważnych meczów i z dzisiejszych SBC. Jestem naprawdę, uwierzcie mi, tak wściekły jak nigdy do tej pory chyba grając w FIFA. Pokażę wam to, co trafiłem, a trafy były po prostu niesamowite. Nie wierzyłem w to, że to się stało. I nie wierzę jeszcze bardziej w to, że tego nie nagrałem. Paul Pogba, 88, pierwszy właściciel, widzicie, niewymienna karta. W tej samej paczce był również Lucas Moura. Paul Pogba warty ponad 400 tysięcy. Jedziemy dalej. Mamy Czeryszewa, 82 w informie. Lecimy dalej. Wam pokażę w ogóle wszystko to, co było w tych paczkach. Większość jest beznadziejna raczej, ale nie chodzi o te karty, tylko o te, które były wcześniej. Manuel Neuer, 88, wymienny w paczce za Food Champions. To jest chyba tyle, więc możecie sobie wyobrazić, jak wściekły jestem, że tego po prostu nie nagrałem. Jak możecie zostawić lajka na pocieszenie, to będę bardzo wdzięczny, bo naprawdę ten odcinek był bardzo dobry. A teraz już taki dobry chyba niestety nie będzie, chyba że trafimy coś innego jeszcze na moim pobocznym koncie, na którym miałem zachowane paczki na jutro. Mamy jeszcze Dzeko w zadaniach tygodniowych. Sporo trzeba naprawdę zrobić, żeby tą kartę odblokować, a nie jest ona tak bardzo dobra, jak myślałem, że będzie, więc te statystyki naprawdę nie są jakieś niesamowite, więc naprawdę zastanówcie się, czy chcecie spędzić tyle czasu odblokowując tą kartę. Bo naprawdę wydaje mi się, że nie jest warta, żeby spędzać tyle czasu. Jeżeli zrobicie te zadania grając po prostu w Division Rivals przypadkowo i zostanie wam jedno czy dwa, to wtedy myślę, że tak, że warto. A jeżeli będziecie robić tylko i wyłącznie dla tej karty, to myślę, że wtedy już się mniej to opłaca. I z SBC mamy czarne koty, klątwa wilkołaka i niestety te SBC będziecie mieli na link do Foodbina, żeby zrobić sobie bardzo łatwe 4-5 tysięcy, oba zespoły kosztują. Tutaj mamy klątwa wilkołaka chyba, gdzie potrzeba srebrny zespół, także tak jak wam mówiłem w odcinku z inwestycji, srebrne karty się przydadzą, już się przydały pierwszego dnia. I Jesus Navas, 85 i Milner, fajne karty. Tylko że Milner jest zdecydowanie uważam za drogi, potrzeba aż 3 składy o cenie ogólnej 85 plus do tego 3 informy. Na was nie jest najgorzej, bo jest ogólna cena 84 i potrzeba również jednego informa. Także słuchajcie, przechodzimy na moje konto poboczne, bo odcinek bez paczek u mnie to nie odcinek, także mam nadzieję, że tam również uda się chociaż jeden lokal jakiś trafić. Być może kartę krzyku, bo tego trafić mi się nie udało, na pewno fajnie by było. Aha, i jeszcze tutaj macie tych wszystkich zawodników, których wam pokazywałem, którzy są dostępni teraz w paczkach. Jest ich 9 i kolejną 9 zawodników dostaniemy za tydzień. Również będą dostępni w paczkach. Kolejnych 2 zawodników do SBC dostaniemy chyba również za tydzień, albo po prostu gdy skończą się Milner i Navas. Nie wiem za ile oni dni się kończą, ale po zakończeniu tego SBC będziemy mieli kolejne 2 karty nowe w SBC i za tydzień będziemy mieli kolejną nową kartę w zadaniach tygodniowych. Mam nadzieję, że troszeczkę lepszą. Także co, lecimy z tymi paczkami. Tylko w te pokażę wam, w których coś będzie. Pogbę i Neuera trafiłem w paczkach za 35 tysięcy, więc być może paczka za 35 tysięcy na tym koncie również okaże się szczęśliwa. Tą paczkę już wam pokażę, co pewnie nie było. Mamy ekrany. Walkoutu nie ma. Jest Hiszpania. Prawy pomocnik. Będzie Callejon 84. A reszta już tylko te lepsze paczki. I zostały już tylko 2 paczki, jedna za 25 tysięcy, którą otworzymy teraz. Czy w końcu będzie cokolwiek? Mam nadzieję, że tak. Znowu nie ma nawet ekranów.
Szkoda. Także co, słuchajcie, przechodzimy do ostatniej paczki za 35 tysięcy na poprzednim odcinku, którego nie nagrałem. Już chyba za każdym razem, teraz będę sprawdzał ze 3 razy, czy mam włączone nagrywanie. Bo naprawdę, uwierzcie mi, jestem tak wściekły, że to się nie nagrało. Tak dobry odcinek był, ale no trudno. Otwieramy paczkę za 35 tysięcy, piszcie, jakie karty udało wam się trafić, czy udało wam się trafić kartę krzyku. Jeżeli tak, to na pewno jesteście zarobieni, bo one są wszystkie bardzo drogie. Jak nie, subskrybujcie kanał, zasubskrybujcie. Zobaczymy, co będzie w ostatniej paczce. Będą ekrany na pewno. Nie ma walkoutu, szkoda, ale być może będzie coś dobrego. Hiszpania, SPD będzie... Nie myślę, że Javi Martinez, ale jest Illa Ramendi 83. W paczce jeszcze Milner, który jest również teraz dostępny w SBC. No cóż, także to by było na tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już nie zapomnę nigdy włączyć nagrywania. Na razie.